Dzień numer 2, czyli Węgry i Rumunia. Dzisiaj podjeżdżamy pod sam rozładunek, gdzie śpimy. I rano przygotowujemy sobie śniadanie. Coffee, tak. Coffee with milk, me without milk. Spałem tam na górze. Dwa razy przylutowałem głową te schowki. Siema. Dojechaliście wczoraj? Panie, jak to się parkuje? Tak zostawiliście, żebyśmy nie wyjechali, co? Ja słabo znam. Dałoby się wyjechać, dałoby się. My tu firanki w bok. A to? I się człowiek w nocy, chce do ubikacji i nie ma jak wyjść. Co to się stało? Jakiś bug tak nas zostawił, ja nie wiem, co to się dzieje. Nie chcę, żebyśmy odjechali chyba. Nie. No. Dojechali do nas i będziemy rano jechać. Na 3 auta. Warunki polowe, miejsca mało. Ale grejpfrut musi być, nie? Pewnie. Kupię sobie taką deskę do Kanady. Do Volvo, ale bez tego podspód. Będzie koszulę pracował. Tak, koszulę będę pracował. Tam się w garniturach jeździ, myślisz co? Tutaj się jeździ w garniturze, bo tutaj się więcej stoi jak się jedzie. O, życie parkingowe. Co? Dzisiaj na 2 auta jedziemy, nie? Na 2 auta. Czy na 3? A gdzie trzecie? No tam też. Dobra, to jedziemy. Jak wjechaliśmy na obwodnicę obok Rzeszowa, czy tam Lublina, mówię do Sławka, że nudy. Fajnie się jechało taką drogą krajową. Co ja wiem, że jest mało zrozumiałe, no ale naprawdę, to ma swój urok. Ma swój urok. Na Rumunii będzie ciekawie. Na pewno. Pamiętam jeszcze jako sobotę. Węgierskie nudy autostradowe, ale z informacji, które podał mi Sławek, niedługo zacznie się normalna droga, znaczy normalna, czyli taka dwukierunkowa, no i dojeżdżamy. Mamy 100 km chyba do granicy, do Borsy, tak? Około? Śmiechem, ale nie no, dziewczyna ma... Rumunia i doświadczenie z jazdą po Rumunii. Furmanki jeszcze jeżdżą? Jeżdżą.
Szybka pauza na zmianę karty. Mimo że mam wyjechane tylko 2 godziny, no ale szef imprezy nie chce, żebym przyjeżdżał przez granicę rumuńską, bo jak zobaczą moje prawo jazdy kanadyjskie, to mogą chcieć pieniędzy, nie? Będą chcieli łapówki, czy nie? Zapytasz się. Sławek, wyluzuj! Zapytasz się, czy masz dolary, ile? Ja jestem biedny, no. Zaraz za granicą my się rozjedziemy, bo oni jadą bardziej na południe, nie? Skręć w prawo, potem skręć w prawo. Teraz ja odpoczywam. Ludzie mają szczęście. Też masz szczęście. Każde swoje szczęście. Zmieniam trasę. Prognoz rośnie znów. No zbij do 23. Ja znowu zbijam do 24. Jest i granica. Kolejeczki nie ma dłużej. Zobaczymy, co będą od nas chcieli. Mówi, że na dzień dobry daje się tylko dowody rejestracyjne i dowody osobiste, tak? Tak jest. A jak chce coś więcej, to wtedy. Prawo jazdy, wszczęcy. Prawo jazdy też sprawdza, po co? Czy to celnik? Dobry, Piotrek. Razem stoją. Co ma celnik do prawa jazdy. I mamy krótką kolejeczkę na granicy, która trwa już 20 minut. Chyba nie chce im się robić. Gorąco i się lejdą. Albo wyciągają kasę od wszystkich po kolei. Żołwił temp. Granica, proszę Państwa. Godzina nie nasza. 110 metrów, jedź prosto. A do celu od granicy nam zostało planowanie tras. Już Wam mówię. 440. No, 440 km. To ja pojadę i ty pojedziesz i będzie, nie? Pauza pod firmą. Rano nas zdejmą i podobno mamy ładować na powrocie na Węgrzech. Ale co, gdzie i jak, jeszcze nie wiadomo. Jak to w transporcie bywa. Czeski film. Załadujemy jogi na tłoki. Tak jest. Jesteśmy. Nareszcie. To wszystko po to, tylko żeby sprawdzić dokument tożsamości, nie? Jeszcze waga rumuńska. A rumuńska jest otwarta, tak? No tutaj, no. Fajne zdjęcie wyjdzie. A tam co? A tam odprawa rumuńska, tak? Jesteśmy! Czyli tam to byli Węgry, a tu mamy... Rumunia! Tak, często się stawało. Szynkę... 5 euro. Szynkę to spedycja. Łomacko! Kupimy jeszcze tylko winietę na 2 dni, bo jesteśmy pewni, że będziemy tylko 2 dni. I możemy jechać przed siebie. Tyle zachodu. Ale co, kraj to obyczaj. Nieprawdaż? Ciekawe, że na ciężarowe można kupić na 1 dzień, a na osobowe na tydzień trzeba kupić, nie? Pewnie tak. Na osobowe jak kupowałem, to minimum tydzień. Dostajemy pieczątki i zasadają potem piwo, flachę. Wino lub flachę. Jak uzbierasz. Trzeba? Trzeba. Chyba? Nie. I dowód po tej stronie. Na 7 dni chyba tylko. No chyba coś takiego. Znaczy minimum 7 dni, ja pamiętam. Znaczy ja jak się nic nie zmieniło. Ja nie wiem, człowiek mnie pyta, mówię, nie wiem, ja cię osobą w kotu nigdy nie byłem. Tam były wtedy 2 pasy otwarte? Gdzie? 2 rajki tam były otwarte? Były 2 otwarte. A później jedna się zrobiła. No więc dlatego było takie zamieszanie. Kupuj tą winietę i my się rozdzielamy, my kręcimy cały czas. Cześć. Jedziemy na obiadek, Rafał gotuje. Jestem dobrym kucharzem, podobno. No. Ale na mężu się nie nadaje. Cieplej się zrobiłem. Cieplej się zrobiło. A to musisz tych winiet trochę nakupować, żeby się flaszka uzbierała. No dobra, to dzięki. Nie ma za co, do widzenia. Lecimy. Tak,
Wineta jest. Winę tu, na razie. No to do zobaczenia na powrocie, nie? Jechaliśmy do Rumunii. Teraz tak, ja tej drogi nie znam. Sławek ją zna. Powiedział mi, że będzie trochę serpentyn. Serpentyn, tak. Będzie trochę fajnych widoków. Będziemy głównie jechać dolinami, tu przez pasmo gór. I ten, bo ja wcześniej osobowym jechałem sobie z Budapesztu, tu dołem, na Bukareszt. Także będzie to nowa droga i nowe doświadczenie. Dobra, tyle relacji, teraz widoki. Trzeba się przytulić do ciężarówki. A, będziemy jeszcze myć ciężarówkę, tak? No, ale to za niecałą godzinę. Za godzinę dopiero? Dobrze. Pojedziemy na myjnię i sobie pauzę zrobimy i coś zjemy w końcu. My sobie pauzę zrobimy, odpoczniemy trochę, a oni przez ten czas umyją nam zestaw. To jest ekspres, tak? Na ekspresie to wszyscy wiedzą. Ci, co jeżdżą tutaj, będą wiedzieli, o co chodzi. No i przez ten czas, jak my sobie zjemy, to skład potrzebował, no jutro już brudny, nie? Ta naczepa, ona ma nazwę jakąś tam hiszpańską, on to nie jest jego nazwa, to nie jest nazwa firmy, nie? Nie, to jakaś tam skupiona, nie? Klimę postojową włączyliśmy. Ale jak się podgrzewa coś na ganku, to raczej nie pasuje. Ale w sumie nie jest tak gorąco, nie? My wytrzymali, chłopaki. Także my leczczo sobie zjemy i 400 km do celu. I będziemy pod firmą. Teraz ja będę prowadził znowu. Ja się wczuwam w klimacik jazdy. Jest to inne doświadczenie. Może nie aż tak bardzo inne, ale widać, że styl jazdy jest tutaj inny niż był w Polsce na przykład. To jest taki styl jazdy, jak był w Polsce 10-15 lat temu. Bo pierwsze wrażenia są takie, że jest bardzo, bardzo, bardzo spokojnie. Gdzie ci furiaci? Pytam się ja. Pamiętam, jak jechałem osobowym przez całą Rumunię, to wtedy pamiętam, że było dość chaotycznie. A teraz widzę wszyscy elegancko. Rzadko kto kiedy kogo wyprzedza. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. No dobra. To są moje pierwsze wrażenia. Ale powiem, że się bardzo przyjemnie jedzie. Jest całkiem inny klimat, nie w sensie pogody, tylko w sensie nastroju. Czuć, że jesteśmy w innym miejscu Europy. Tak od wioski do wioski. Co chwilę jakaś miejscowość. Podoba mi się to.
zmiana moja skończona. Sławek dopiero co zaczął jechać. Dużo się nie najechał, bo coś się musiało stać z przodu. Zamknęli drogę. Przyjechała stamtąd straż. Dwie karetki, ale pojechała w tamtą stronę. I ciekawe zjawisko, wszyscy wychodzą na ulicę, patrzą co się dzieje w całym miasteczku. A my jesteśmy 120-130 km od celu i niestety musimy czekać. Takie życie, kierowcy. Dość szybko ruszyliśmy, siemano. Zobaczymy co tam się dzieje. Widzieliśmy tylko ślady na asfalcie, nic nie wiadomo co, gdzie, jak. No prawie czołowa albo coś, nie wiem. W każdym bądź razie korek się narobił w jedną i w drugą stronę. Zaczyna się to powoli rozkręcać w naszą. Dojedziemy pod firmę i co? Pójdziemy spać. Rano rozładunek. Wszystkich przejściach. Wypadła mi medaliczka. Po tych wszystkich przejściach o 10 wieczorem, 11 czasu lokalnego, dojechaliśmy na miejsce. I chyba będziemy pierwszym autem do rozładunku, gdyż to są same cysterny. Same cysterny. Zaniesiemy papiery na portiernię. I co? Jak będzie się można wykąpać, to się kąpiemy i spać, proszę Państwa. Także tutaj kończę drugi odcinek tego wyjazdu. Dzisiaj mamy 15 sierpnia 2017. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jutro rozładunek, pewnie przelot na pusto w stronę Węgier. Załadunek, zobaczymy co dalej. Do zobaczenia.